Siemaneczko wariaty, na kolejnym odcineczku ze strony CSGO Skins. Ja na samym starcie chcę przedstawić wam zwycięzców, także pierwszy, drugi. No i tutaj z dwóch ostatnich filmów te dwie osoby wygrały doładowanie bliczkiem na 20 zł na stronę CSGO Skins, a w tym odcinku do wygrania będzie skinek. Tym razem też gdzieś się wam powinien wysiedlić on na ekranie, no a ja bez zbędnego przedłużania przechodzimy na stronę CSGO Skins i jeszcze raz tutaj, moi drodzy, dobrego weekendu wam życzę i mam nadzieję, że u mnie będzie podobnie. Wy na start, jeżeli chcecie też tutaj sobie coś wygrać, to 10% do wpłaty kodzik Majki będzie w stanie wam zapewnić, plus 50 centów dla nowych osób, żeby otworzyć sobie pierwszą skrzyneczkę. Dużo opcji metod płatności, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a my... No aktualnie tutaj przechodzimy do skrzyneczki Women's Day Case, więc sprawdźmy. Sprawdźmy, czy będziemy w stanie tutaj zarobić trochę pieniążków. Ja sobie wyłączę dźwięk, żeby tutaj nam nie przeszkadzało. No i 25 zł, 20 groszy. To jest tak naprawdę tutaj kwestia trzech skrzynek. Wygrywamy około 19, więc na razie tak to wygląda. No ale jakby tak doszło tutaj, to będzie chyba całkiem spoko, dużo lepiej niż tutaj, ale dalej nie jest idealnie. Dobra, może co, może batelka. Widać, że tutaj pierwszy L testosteron, czyli co, Marcin Najman nam tutaj daje warunki batli. Na razie widać, że dobrze to rozegrał taktyczny Marcin N. No ale dobra, no tutaj lecimy, lecimy, 34. No nie jest za dobrze, słuchajcie, nie jest za dobrze, no ta batla... Na razie nie oddaję, ale teraz X-Ray M4 no dużo kosztuje, ale mi też no irkę dało z drugiej strony, nie? Więc teoretycznie ja dostaję naprawdę mega mocne itemy w sumie z tej skrzynki. Ale ostatecznie chyba zwyciężę, tak jest, o 3 złote, ale jednak wpada to na moje konto, także super sprawa. Dobrze rozpoczynamy, ale może sprawdźmy w ogóle ten... O, Woman Day. Może 5 dla naszych kobiet, razy 4 oczywiście. Weźmiemy sobie, rozpoczniemy taką bitwę. No a za ten czas jeszcze tutaj pozwolę sobie popatrzeć na te skrzyneczki, które tak naprawdę są na promocji, tak? Pootwierajmy sobie aktualnie teraz Death Case. Dobra, nie oddała. To naprawdę nie oddało teraz aktualnie, ale teraz będzie dużo lepiej. Aquamarinka, Neon Revolution, The Social, no 217. Że tutaj dużo lepsza sytuacja i to na pewno. Dobra, jeszcze może do takiej bitwy sobie dołączymy z potężnymi twórcami Spero, Shelly oraz... No nie, no czy to jest jakiś żart, ty? No, czy to jest jakiś żart, ty, w tej bitwie teraz? Wy to rozumiecie? No nie, ja tu muszę dorzucić. No, zdenerwowałem się teraz, nie? Zdenerwowałem się aktualnie. No teoretycznie na takiej battle ja od pierwszej skrzynki wiem, że przegrywam, nie? I to jest najgorsze chyba w tym wszystkim. To jest najgorsze w tym wszystkim. Może chociaż mi typowe underdogi są pisane, nie? Bo jak wiecie, no ja underdogi raczej w miarę często wygrywam. A te właśnie, gdzie... Trzeba zdobyć jak najwięcej. To mi nie wychodzi. Widzicie, że tutaj jest dosyć podobnie. Ten 42 zł, jeżeli chodzi o skrzyneczki, a no ja dostaję 10 zł. I tutaj na underdogu bym wygrywał, nie? Na underdogu bym wygrywał. Ale co poradzicie? Co poradzicie tutaj, moi drodzy? Tutaj sprzedamy sobie aktualnie te skrzynki, które miałem. Czy będzie jeszcze jakaś powtórka? Czy będzie tutaj jakaś większa batelka? Co spróbuję zrobić za około tysiaka? Będzie luksury. Dobra, zrobimy takie dwie. Znaczy taką batelkę. I później sobie ją oczywiście sprawdzimy. I do handlarza bronią bym wpłacił 2, 8, 4, 4, 1. 51 zł. 51 zł, także całkiem spoko. Tutaj z tego co widzę, dołączył znowu Shelly do mojej bitwy, więc sprawdźmy. Sprawdźmy tutaj, czy w końcu nam od... Zagraj underdoga, Majki. Nie, dobrze. A widzicie, ja miałem nosa, żeby teraz nie grać tego underdoga. W sumie odrobiliśmy straty. Odrobiliśmy straty.
Więc jesteśmy na dodatnim tutaj poziomie, że żeby tutaj nie szaleć, zagrajmy sobie bezpiecznie za 126 zł aktualnie. No i banger. Banger tutaj teraz wchodzi. Pach. Ło. Dobra, no i co? No i teraz na pełnej trzeba dojechać gościa, nie? Trzeba dojechać gościa i... 1300 zł dostaje na start. Czy to jest nieprawdopodobne? To jest nieprawdopodobne, nie? Że zawsze na pierwszej skrzynce ja muszę dostać takie wciry i później modlić się, że odrobię. No musiałbym 1200 zł, czyli jakaś zajebista rzecz, a tam nie najlepsze, nie? To właśnie, widzicie. Tak to jest, jak człowiek się podpali. Tak to jest, jak człowiek się podpali. Dobra, ostatnia bitwa na pożegnanie. Mamy 16 skrzyneczek i zobaczmy, czy to odda. Raz, dwa. No ja jestem teraz na underdogu, więc teoretycznie jestem na swojej płaszczyźnie. Jestem na takim poziomie, że enemy musi dropić, a ja mogę dostać najgorszy możliwy shit, jaki tylko istnieje, nie? Tylko, że żeby z tego wyszło coś naprawdę fajnego, bo jakby nie patrzeć, no jesteśmy już na szóstej skrzyneczce i no poza jedną M4 jak na razie nie siadło nic. No ja się tylko modlę teraz, żeby nie dało mi, nie? Tylko temu VUHD, jakiegoś najlepiej zarąbistego skina, nawet kosę, to mi się nie obraził, nie? Wtedy jeszcze to jakoś wyciągniemy. Zobaczymy też przede wszystkim, czy ta battle taka na małe procenty szans może oddać przede wszystkim, nie? Jak dajesz taką bitwę na 15-16 skrzynek. No aktualnie tak mówię, no jest jedna M-ka, która siadła, a poza tym idą same naklejki za 13 groszy. Tu i on Mirage, ta naklejeczka się nazywa. Bądź Butter Up. Także mielonka. Dobrze, kolejny tutaj USP dla pana. No i teraz na pewno ktoś wygra. I to przynajmniej razy dwa. Tylko kto to będzie? Kto to będzie? Zbliżamy się do końca. No ja cały czas trzymam kciuki, żeby VUHD dostał no do jakikolwiek skinet za 3 złote, nie? Nawet za 3 złote, żeby on to wyciągnął, bo smutno mi będzie przegrać przy rzucie monetą tak zwanej. No i niestety mamy rzut monetą. No i kto? I kto to zwycięży? Skąd ja wiedziałem, że ja w tym przegram? Jak pech, moi drodzy, to pech. Jak pech, to pech. No nie widzę tutaj takiej battle, która jeszcze mogłaby uratować troszeczkę sytuację. Także co? Dziękuję wam wszystkim za obecność na tym materiale. Przypominam oczywiście o giveawayu i słyszymy się na kolejnym openingu, bądź na kolejnych newsach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Piąteczka, cześć, cześć!